ostatnich dniach pojawiła się informacja, która wzbudziła niemałe emocje. Opublikowane doniesienia sprawiły, że głos w sprawie zabrała sama zainteresowana, czyli Małgorzata Ostrowska-Królikowska. Słowa aktorki wyjaśniły wszystko. Przypomnijmy, o co chodzi. Jeden z tabloidów poinformował o rzekomym zaproszeniu przez Małgorzatę Ostrowską-Królikowską Joannę Opolsty oraz jej syna Wincenta. Po licznych komentarzach głos zabrała zarówno jedna, jak i druga strona, raz na zawsze ucinając wszelkie spekulacje. Aktorka Małgorzata Ostrowska-Królikowska jest szczęśliwą mamą piątki dzieci. Jej najstarszym synem jest oczywiście Antoni Królikowski, który niegdyś tworzył związek z Janą Opolstą. Para doczekała się syna Wincenta, który przyszedł na świat 22 lutego 2022 roku. Małgorzata nie tak dawno zabrała głos w sprawie swojego wnuka, informując, że szanuje decyzję jego rodziców i nie publikuje zdjęć z dzieckiem w sieci. Przyznała jednak, że takowe fotografie posiada. To jednak nie koniec wieści związanych z Wincentem. Jeden z tabloidów poinformował, że Małgorzata Ostrowska-Królikowska miała zaprosić do swojego domu w Kudowie-Zdrój Joannę oraz Wincenta. Aktorka postanowiła nie być obojętna na spekulacje pojawiające się w mediach i na swoim Instagramie napisała: Kochani, w odpowiedzi na wiadomości od Was pragnę oświadczyć, iż w ostatnim czasie nie udzielałam żadnego wywiadu. Nie zamierzam się szczegółowo odnosić do medialnych plotek. Miłych wakacji i spokoju ducha. Ponadto wcześniej z Janą Opozdą skontaktował się serwis Pudelek, by wyjaśnić całą sprawę. W odpowiedzi usłyszeli, że oprócz wspomnianego w tygodniku tematu nie otrzymała od Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej zaproszenia. Żeby było tego mało, gwiazda o wszystkim dowiedziała się z mediów. Warto wspomnieć, że Wincent nie jest jedynym wnukiem Małgorzaty. Syn Jan wraz z partnerką Joanną Jarmołowicz również doczekali się dziecka. Są szczęśliwymi rodzicami chłopca, któremu dali na imię Józef. W ostatnim czasie Małgorzata Ostrowska-Królikowska opublikowała w sieci zdjęcie z Józiem, co podsyciło plotki związane właśnie z drugim wnukiem. Warto również wspomnieć, że 23-letnia Julia, córka Małgorzaty, podobno wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą. Wraz z mężem spodziewają się dziecka, a tym samym Małgorzata po raz kolejny zostanie babcią. Dajcie znać, co sądzicie o całej sprawie, czy śledzicie Małgorzatę Ostrowską-Królikowską lub Joannę Opolstę i z jakiego powodu. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z każdym newsem ze świata gwiazd.